Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Dermanek100 i witam was w kolejnym odcinku trzeciego sezonu Zagrajmy w Remortal Alpha 13. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się odeprzeć tutaj atak i oblężenie naszej kolonii, naszego w sumie zamku Kermoren, jakby tutaj tak adekwatnie do nazwy. Generalnie trochę rzeczy pozdobywaliśmy, generalnie budujemy trochę rzeczy i generalnie brakuje nam wszystkiego. Dlatego generalnie zajmiemy się zdobyciem wszystkiego, to jest komponentów, metalu oraz także tam superstaria, już może nie aż w takiej ilości. Także taki jest generalnie plan i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Na razie musimy poczekać, aż nasi koloniści wstaną. Tutaj widzę, że Czekowa nie śpi. Fajnie było, jakbyś Wiktoryna właśnie wstała. Weź no się zajmij tym gotowaniem. Zajmij się no tym gotowaniem, bo nam jest to bardzo mocno potrzebne. Zresztą mam tutaj też, widzę, jakieś troszeczkę lepsiejsze jedzenie dodatkowe, także nie będzie raczej problemów, no ale tak czy siak. W ogóle fajnie, podoba mi się, że te dziki noszą różne rzeczy. Chwilę, chyba Czakczakowa bodajże była taka dosyć od sprzątania, to proszę zajmij się tym. Okej, ty jesteś. Czakczakowa, tutaj jesteś, dobrze. Weź no się, chodź no tutaj, zajmij się czyszczeniem. Tutaj, bo tu jest ogólnie taki syf, że bardziej się nie da. To głównie przez to, że tutaj mamy rzeźnię. To jest główny powód, dla którego tak jest. O, ale już tutaj ładnie widzę sprzątasz, także posprzątaj trochę w naszej kolonii. Tutaj widzę Demonikus i Wiktoryna robią dosyć sporo jedzenia, także dobrze. Generalnie to też troszeczkę brakuje nam mięsa. Już widzę pomału. Jak tam to mięso? Chyba się jeszcze nie zepsuło. Mirki, czy ty możesz to przenieść? Nie. Artur, wiem, że ty na pewno możesz. Proszę cię, zajmij się tym, zanim się zepsuje. Brak wolnego miejsca. Lipton. Lipton, Lipton, Lipton. Goście, mamy gości. No czemu nie mogę z wami pohandlować? Ale bullshit. Dobra, generalnie upolujmy jeszcze trochę dzików. Więcej. Wiewiórki to w sumie niekoniecznie, bo wiewiórki są chyba mało opłacalne trochę. A dziki już bardziej. Dziczyzny troszeczkę. Upolujmy. O, tu widzę, jakiś dzik już przyszedł, dobrze. Czakczakowa ładnie sprząta. O, kamienny bardzo ładnie tutaj mięsko obrabia z tego dzika. Bardzo dobrze. Okej, Czakczakowa widzę tutaj już w miarę posprzątała. Także dobrze, niech sprząta dalej. Przejmę się tutaj trochę czyściej. Dobra, w ogóle ktoś naprawił, w końcu ten panel naprawił. Dobrze, tutaj jak tam kopanie? Dobrze, też idzie, wynieście mi to stąd. Zdecydowanie. Ktoś tam w pełni wyleczony. Booker, czemu? Co się stało? Czy on się wykrwawił? Fuck. Słabo. Kolejne zwierzątko nam umarło. I znowu zbondowany z kamiennym. On będzie mocno smutny. Boże, dwie grupy. Z żadną nie można handlować. Ja jebie. Czemu? Czemu z wami nie mogę pohandlować? Bullshit. I nadal nie wiem w sumie, jak inaczej zdobyć ten rdzeń z osobowości WSI. Będę musiał chyba napisać na forum, bo naprawdę nie wiem, nie mam tego pojęcia, kompletnie, zero, nic. Że tak powiem, kompletnie nic, niestety. No ale cóż, widzę, trochę nam brakuje mięsa. Nawet bym powiedział, trochę bardzo nam brakuje mięsa. I dobrze by było, jakby ktoś to mięso zdobył, tylko na razie się na to nie zanosi. Dobra, kamienny. Boże, nie, naszego kotka, o Boże. Będziemy jeść naszego własnego kota. Nie wiem, czy to podchodzi pod kanibalizm, czy nie. Ale przynajmniej z niego dużo było mięsa. Będzie przynajmniej co jeść, czy coś. O, i nam dzik tego wszystkiego nie wpierdoli. W ogóle ktoś nam zrobił jacketa. To w sumie dobrze. Niech będzie jacket gdzieś tam. Aha, dobra, opuszczają kolonię, się tak przestraszyłem, co tak pipnęło. Aż odruchowo zatrzymałem grę normalnie. Czakczakowa widzę, ale nie posprzątała. Czemu to tu w ogóle jest? Wynieś mi to stąd. Wiktoryna, jeszcze. Weź no to mięso, bo się jeszcze zepsuje. Chociaż przerób. Może zająć się go przetransportowaniem? Nie bardzo. Dobra, ale zajmij się jeszcze gotowaniem.
chociaż trochę. Jak tam bardzo zmęczona? No właśnie, nie jesteś nawet bardzo zmęczona, także proszę cię, zajmij się tym. Zrób tak do 10 posiłków i będzie dobrze. Myślę. Okej, okay, jeszcze jeden w sumie. Także już niedużo bardzo. Okej, okay, dobra. Jeszcze zrób, jeszcze masz trochę siły, to rób. Póki masz siłę. Żeby to mięso tutaj się nie zmarnowało. Żeby je już może całe przerobić. No come on, gotuj, gotuj. Aha, bo tu mam koło ustawione tylko na 10, taki zapas awaryjny. Dobra, to niech tak będzie ustawione. No jeszcze, póki jeszcze jest prąd i już chyba prądu nie ma. Dobra. To później. Dogotujesz, okej. Dobra, także czekamy na kolejny dzień. Jak tam tutaj to nasze kopanie? Pomału, do przodu. Generalnie szkoda, że tak w różnych miejscach trochę kopią. Po wynosi mi są te głazy. Odkryliśmy już jedne komponenty, trochę żelaza, także na razie jakoś tam to się w miarę opłaciło, te nasze wykopaliska tutaj. Dobra, opuszczają kolonie i tak mnie to nie interesuje, bo w ogóle jakiś na przykład kosmiczny kupiec jest? Nie. Szkoda, że się nie da handlować z koloniami innymi. Przydałoby się. W sumie, ile mamy hajsu? 6350, trochę mało. Jakbym miał trochę więcej, to bym zaoferował im trochę tego hajsu w zamian za... tam troszeczkę opinii o mnie, ale chyba nie wiem, czy by wtedy częściej do mnie wysyłali karawany. W sumie dobre pytanie. Tak jak mówię, będę musiał na jakimś forum napisać tego studia, właśnie, że po prostu się zapytać, jak zdobyć ten rdzeń z osobowością SI, no bo generalnie mamy z tym problem. To nie jest zbyt fajne. Nie udało nam się kogoś zrekrutować, dobrze. Mało ważne. Znaczy, z jednej strony dobrze, z drugiej niedobrze. No dobra, tak zaznaczę już. Srał to pies. Jak tam ten generator? No jeszcze trochę nam potrzeba rzeczy. Kto się zajmował generalnie wszystkim? Zbysina G. Tylko ona musi strasznie dużo chodzić. Ona jest chyba ranna trochę i ona nie chodzi za szybko. To jest niedobre. Niestety. No ale nic na to nie poradzę niestety. To też jest dosyć słabe. Dobra, te głazy stąd to trzeba powynosić. Bo nam nie są one do niczego tutaj potrzebne. Tylko nam przeszkadzają, wolniej nasi górnicy chodzą. Dobra, tu podejrzewam już, że nic nie znajdziemy. Niestety. Dobra, jak tam tutaj? Okej, okay, Wiktoryna nadal tam coś tam robi. Dzik zemsta, super! Dobra, widzę, muszę to tobą trochę pokierować. Kuźwa, dzik jest szybszy. Dobra, idź gdzieś tutaj. Albo tutaj w sumie. Idź gdzieś tutaj, to ten. Ja pierdzielę, dobra. Zbysina, ty. Tutaj pomoc. Tutaj musicie pomóc dla Dawidowski. Come on, come on, come on. Dobra, nadal poza zasięgiem. Strzelaj w dzika. Okej, okay. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Też strzelaj w niego. Nie wierzę! Kurwa! Ja pierdolę, co za porażka. Dobra, widzimy się, jak się mi się gra wczyta. Okej, okay, dobra, już mi się gra wczytała. Nie mam tego pojęcia, w którym momencie gry jesteśmy, ale no, nie jest za ciekawie, że tak powiem. W ogóle mam jedną sobie bezczynną, czekczekową. Czy ona nie miała sprzątać przypadkiem? No właśnie. Czemu nie sprzątasz? Gdzież ty jesteś? Sprzątaj, ty. Zajmij się czyszczeniem, no. A nie, bezczynna, kurde, jeszcze ma ustawione czyszczenie, a ta bezczynna. Bez sens. No cóż, zdarza się. Wiktoria tutaj ładnie gotuje dalej, no dobra, przyspieszmy czas, no nie ma tutaj za bardzo wymyślać. Widzę, generalnie nam brakuje tego jedzenia. Co nie jest zbyt fajne. To w ogóle nie mam w miejscach niektórych podłogi wyłożonej, ale już tam pomijając ten fakt. Dobrze, dzik, nie jest przynajmniej naszego posiłku tutaj lepszego. O, znowu nasz. Dobra, czy jesteśmy na poziomie, kiedy poćwiartowano naszego kotka? No cóż, zdarza się. Niestety, znowu zrobimy tak do 10 posiłków, żeby mieć ten zapas równy 10 na kolejny dzień na pewno, przynajmniej na ranek, a potem zobaczymy, jak to będzie. Trochę przyciśniemy tutaj Wiktorynę. Dobra, opuszczają kolonie. Dobrze, już wszystko wiem, wszystko widzę, wszystko rozumiem.
Okej, dobra. Jeszcze. Rób jeszcze, ile tylko doszedę, ile prądu starczy. No to kuchenkę. Okej, dobra. Ona chyba sama chce zjeść, albo mi się wydaje. No, to niech sama sobie też trochę zje. Okej. Dobra, i rób dalej, rób dalej, rób dalej. Tu mam martwego dzika, tu mam naszego dzika. Super. Super ekstra partia, jeszcze. Mówię, póki starczy prądu, niech robi. Niech robi, póki starczy prądu, to jutro się nie będę musiał martwić o jakiś brak. Dobra, już nie będę jej budził. Nie zdążyłem kliknąć, trudno. Czekamy na kolejny dzień i zobaczymy. Mam nadzieję, że teraz nie zabije kolonisty jakiś randomowy dzik, który się za bardzo wkurzył. To naprawdę, to była porażka. I muszę pamiętać, że nagrałem 8 minut, czyli jeszcze jakieś 15, powiedzmy. Z 15 minut jeszcze ponagrywamy. Mniej więcej. Może trochę mniej, bo w sumie. No, coś koło 15 minut. Tak czy siak, czekamy. Kolejna grupa podróżników. Czy będziecie mieli ofertę handlu? Nie. Gówno. What the bullshit? Aż naprawdę bym mi spróbował wysłać trochę siwa, żeby ten. Żeby może częściej wysyłali karawany handlowe, bo coś w ogóle nie wysyłają. Zobaczmy w ogóle. No właśnie, bo my mamy z nim w ogóle też słabe stosunki. Generalnie. Praktycznie ze wszystkimi mamy wrogów, tylko nie z nimi, a oni i tak mnie nas nie lubią. To w sumie trzeba by Dawidowskę posłać. Tak, tak. Znowu takie dziwne syczenie, nie wiem co to jest. Jak tam, no dobra, że trochę musisz pospać, to pośpi. Generalnie. Trochę poczekamy jeszcze. Okej, dobra, widzę, wszyscy się tutaj zerwali. Wiktoryna się zajmuje tutaj ładnie już gotowaniem. Bardzo fajnie, bardzo ładnie. Trochę zrób tych posiłków dodatkowych. Czy już Dawidowska? Boże, Dawidowska to już chyba gdzieś w ogóle wystrzeliła, nie wiadomo gdzie. Chwila. Dawidowska. A, tu jesteś. Dobra, wait. Weź no. Wezwij Elder Rock. Dobrze myślę. Tak. I weź im trochę tam. Weź ich tam trochę przekonać do naszych racji za pomocą hajsu. Dobra. Ostrożnie pyta, w czym może mu pomóc. Za 14 reputacji. No dobra. Okej. Neutralny. Znowu za 14 reputacji. No dobra. Okej. Rozłącz. Okej, już myślałem, że nie spadnie, ale najwidoczniej spadło. No dobra, trochę nas już bardziej lubią. Także dobrze. Mam nadzieję, że zaczną teraz troszeczkę karawan handlowych wysyłać do mnie. Fajnie by było. No fajnie by było. Generalnie fajnie by było. Weźcie to poprzetransportowujcie. Okej. Wiktorynka miała jakąś przerwę, ale już dalej robi, dobrze. Czekczakowa dalej sprząta tutaj wszędzie w naszej kolonii, bardzo dobrze. Niech sprząta. Skoro gdzieś tam może, to niech to robi. Aha, dobra, tutaj noszą głazy na składowisko, dobrze. Dobra, widzę, z warzywami to problemów nie mamy w ogóle. Czy ty, Michał, nie masz jakichś lepszych zajęć do roboty? Jak na przykład nie bycie rolnikiem, tylko górnikiem? Or something, byś tutaj pomógł dla Oskiego. Or something. A kamienny. Też masz być górnikiem, czemu nie jesteś? Czy też tak dużo spędzasz z tymi zwierzętami, czy co? Nie wiem. Autentycznie nie wiem. Dobra, to transportuj to dalej. Nie udało się tam nam kogoś zrekrutować, ale dobra, Michał tutaj pomoże. Także dobrze, zaraz jeszcze może kamienny pomoże, tak, jeszcze kamienny zaraz pomoże i Artur. Nie, Artur, tego donoszenia. Ale dobra, kopcie się tutaj, kopcie. Kopcie się, kopcie. To nasze tunele. Normalnie. Czy gdzieś mogę coś wyłączyć? Raczej nie. Tutaj to nam nie jest potrzebne. Obniżony nastrój, family, o! Ciekawe. Dobra, Tom, tak? Ty, social. Kim ty jesteś? Co to znaczy?
Nepchew. Nie mam bladego pojęcia. No ciekawie, ale o, widzicie? Od razu możemy z nimi handlować. Przydało się. Przydało się wysłać im trochę hajsu. Czekczkowa, nie. Najszybciej będzie tak. Dawidowska. Tu. Dobrze. Chodź, no pani, gadać jedno z nimi, pohandlować. Mamy gości, to właśnie też oni. Okej, okay, spoko, bardzo fajnie. Goni ich tam pomału. W sumie nie wiem, czy by nie było lepiej, jakbyś tędy nie poszło, więc wiesz, chodź. Chodź tu. Okej, okay. No bo dobra, no już to pokieruję tak trochę bardziej. Tu sobie się gdzieś mniej więcej spotkamy, tutaj gdzieś mniej więcej się pohandlujemy. Z tymi tutaj, dobra, teraz myślę, jak kliknę, to już będzie dobrze, dokładnie. Także goń na tego Kurta. I rozpocznijcie handel. No, generalnie to nic fajnego do zaoferowania nie macie, prócz komponentów, które sobie mógłbym kupić za pół darmo. Jeszcze jakbym wam dał trochę racji żywnościowych, to już w ogóle. No, sprzedał trochę dobrych posiłków, tak tylko żeby zrównać. O, jeszcze mi nawet zapłacicie. Za 6. Dobra. Jeszcze mi zapłacą, także. Wiecie, dobry deal. Decydowanie dobry deal. Tylko gdzie oni te komponenty? Tutaj te komponenty zostawili, dobrze. Niechaj tam te komponenty będą. W sumie nie wiem, czemu tutaj tak jest wykopane, ale dobra. Mało ważne. Michał, czy ty byś się mógł zająć budową czegoś? No widzę, że się będziesz zajmował. Dobrze, okej. O, czy mi się wydaje, czy jeszcze jedna grupa przyszła? Czy ich tyle aż było naraz? Nie wiem w sumie, ale mało ważne. Dobra, przyspieszmy czas. Czekamy, co tu się będzie działo. Jak tam z tymi naszymi jedzeniami? Pomału do przodu. Dobrze. Generalnie nie mamy miejsca na nie. To jest też trochę słabe. Kurde, musimy gdzieś chyba zrobić większą spiżarnię. Mówiąc, gdzieś mam na myśli tutaj. I aż normalnie anuluję tutaj, tak, dam struktury z drewna. Mam nadzieję, że się trochę drewna mamy, bo generalnie no jest słabo. I postawimy też od razu klimatyzator. Tutaj. Great. Mamy, mam nadzieję, trochę drewna. Mamy to nawet tutaj. Michał. Weź no. Zajmij się pracą. Jeszcze nad tym. Teraz. Okej, okay, nice, bardzo fajnie. Ale weź, no skończ to, co? A dobra, nie skończysz. No, trudno. No, trafiliśmy na Compacted Machinery, nice. Także również to wykopcie. Tylko nie rozumiem, czemu nie kopiecie tego, co nam potrzebne jest. Tylko kamień. Kamień nam jest po chuj potrzebny. Ty już podejrzewam, Michał, nic się nie będziesz budować. No dobra, trudno, nie buduj. Poczekamy do kolejnego dnia. Nie ma problemu. Tutaj wynieśmy jeszcze... Głazy 2. No i już troszeczkę poodkrywaliśmy rzeczy w tej górze, także jestem z tego bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że to jedzenie się nie zepsuje. Mam taką szczerą nadzieję. Bo nawet nie wiem, jak za bardzo rozbudować tej naszej tutaj spiżarni. Nie mam za bardzo miejsca. No tutaj zdecydowanie zrobimy. No właśnie, tylko też trochę mało tu miejsca będzie. No ale dobra. Okej, okay, wy chyba mówicie nam papa, także cześć. Uciekajcie tam sobie do siebie, do swojej kolonii. Tutaj gdzieś na tej planecie. No a my na razie czekamy, aż ktoś tutaj już będzie wstawał. Tutaj Michał nam jest potrzebny, żeby to dokończył i żeby zbudował tutaj klimatyzator, żeby tutaj też dać trochę żywności surowej. Może tylko rośliny. Też w sumie bez różnicy. Całe surowe jedzenie. Też tu możecie składować. Bo tam za chwilę będzie chłodniej. Tylko za chwilę zlecimy też, żeby Michał to bardziej priorytetyzował. Także niech on tylko tutaj zje. I zajmiesz się tym, zajmiesz się już tak z domysłu, dobrze. Okej, okay, tutaj chyba jednej... A nie, dobra, zbudujesz jedną ścianę. Dobra, potrzebne materiały, nie mamy materiałów. Dobra, tak, zajmij się tutaj dokładnie kopaniem. Wykopiesz za chwilę tutaj jeden komponent.
Dobrze, zajmie się Compacted Machinery. Dobra, ktoś potrzebuje leczenia. Czemu? Aha, astma, dobra. Natrafiliśmy na Compacted Machinery, to właśnie kopiemy i nie udało nam się zrekrutować. Dobrze, już wszystko wiem, wszystko rozumiem. Michał, nie dobijaj. Nie dobijaj i generalnie zajmij się tym. Czyli generalnie też nie masz metalu. To generalnie zajmij się też kopaniem metalu. Tak dosyć na szybkości. Dosyć dużej szybkości. Kop. Kop to. Dobra. Teraz się zajmij pracą nad tym, nadal nie. No to jeszcze raz kop. Nie wiem, gdzie ty chcesz iść, nie obchodzi mnie to. Masz po prostu wykopać ten metal. I to bez żadnego gadania, marudzenia. Nie wiem, ile potrzeba tego metalu, to jest najgorsze. Chyba, że potrzeba 3 komponenty. A, bo trzeba 3 komponenty, dobra. Ale metalu też jeszcze się przyda, ten jeden. Dobra, tutaj jeszcze to. Zajmie się kopaniem jeszcze tego. Ej, piesek, gdzie ty to niesiesz? Mam nadzieję, że na składowisko. Tak, do składowiska jeden, zajebiście, dobrze, dobry piesiek. Dobry piesiek. Gdzie jest Michał? Okej, ty leziesz. Tu. Kop to. Kop to, człowieku. Kop Compacted Machinery. Jeszcze kop. No, okej. I teraz zajmij się budową tego oto urządzenia. No nadal nie mamy, powaliło was. Boże, ktoś zabrał do budowy czegoś innego. Shit. Oh fuck, Boże. Kop. Kop. Zajmij się kopaniem. Wybacz, Michał, że nie wiem, gdzie ty chcesz w ogóle iść. Nie obchodzi mnie to szczerze, ale... Kurde. No, a bo to nam zwierzętka noszą, no. No weź to wykop, proszę cię. Wykop to i mam nadzieję, że nikt tutaj... Dobra. Zajmij się pracą nad tym. Michał. Czemu nie działa prawy klik? O! Poszło, dziękuję. Jezus Maria, w końcu dobrze. Weź jeszcze komponenty, tu w końcu zaraz będzie chłodniej, bo zaraz nam się to zacznie psuć wszystko tutaj. Tego byśmy nie chcieli. Zdecydowanie. Zaraz też na przykład taka Milki, może ty byś się ubrała, co? Bo chyba nie masz nic, żadnego ubrania. Michał, dobra, nadal to robisz, okej. Załóż też to. O, nice, zajebiście, dobrze. Czy ktoś tu jeszcze potrzebuje jakiegoś ubrania? Chyba nie bardzo. W sumie nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Tak po prawdzie. Fajnie, bo jakby ktoś tego dzika przerobił. I tym kimś może być Wiktoryna, zdecydowanie. Tylko no dobra, niech najpierw zrobi tutaj. Dobra, zajmij się ćwiartowaniem. To będziesz miała mięso. Nie będziesz musiała tyle latać. Okej. Trochę tego mięsa jest. Też bardzo, bardzo mało. Ktoś jeszcze poluje na te dziki? Czy już możliwe, że się dziki skończyły? Tak trochę. Tu widzę... Ciał dużo leży. Je trzeba poprzynosić. Aha, zarezerwowane przez Zbysinę. Nie można. Brak wolnego miejsca, w którym można by składować. To też jest trochę słabe. No ale cóż. Nowy rekrut! Jest! Dobrze, fajnie. Tylko musimy po pierwsze kończyć odcinek, a po drugie nie mam otwartej strony z waszymi komentarzami, także naprawdę nie wiem, kto ma być następny. Dlatego tego kolonistę nazwiemy już w kolejnym odcinku, a tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.